Lubicie wspominać? Nie wiem, czy lubicie wspominać. Ja bardzo lubię wspominać. Chociaż z tymi wspomnieniami jest różnie, bo wspomnienia są różne. Jak są takie trudniejsze rzeczy, to wspominanie zwykle jest troszkę bardziej męczące, ale ilekroć wspomnienia dotyczą takich kwestii pozytywnych, to mnie to zawsze cieszy. I rzeczy, które kiedyś były mniej pozytywne, jak się je wspomina, to czasem są dużo bardziej optymistyczne. Na przykład za każdym razem, jak widzę pastora Pilcha, to przypomina mi się, jak czerwony Mercedes, a wcześniej czarny Volkswagen bodajże, stał przed zborem, a my z Mariuszem Merkisem, przychodząc do zboru, widzieliśmy ten samochód, to myśleliśmy, o nie, na szkole sobotniej będziemy pytani. I prawda, Adam też nas wcześniej pytał, ale Adam był taki bardziej, no kogoś czasem zapytał, pastor Pilch, na to pytanie odpowiesz mi ty. I dzisiaj to wspominam bardzo dobrze, wtedy zresztą w ogóle też, albo praktyki, które mieliśmy, to też, to był bardzo dobry czas. Pamiętam, jak z wujkiem Władkiem i też z Adamem, pierwszy raz w ogóle, gdy chodziłem od domu do domu, to z wami w Isternej. To pamiętam do dzisiaj. No, to było... Ostatnio po wielu latach Anetę spotkałem, zdejmowaliśmy razem rolki, ale zaraz mi się przypomniało tyle rzeczy, które my robiliśmy razem za dzieciństwa. I jak człowiek wspomina... to ma możliwość być wdzięcznym, no jeśli jest za co być wdzięcznym, bo znowu, to jest kwestia tego, co wspominamy. Ale nasze życie ogólnie, życie każdego człowieka jest dość trudne. Każdy mierzy się z różnymi wyzwaniami, które są często takie, że czasem nawet się wydaje, że no, nie da się tego przejść. Ale każdy się z czymś mierzy. I moment, w którym możemy wspominać te dobre rzeczy, one są... Ten moment jest nam potrzebny, bo pomaga nam być wdzięcznymi. Na początku Jarek przeczytał tekst, który jest wprowadzeniem w 5 Księdze Mojżeszowej do takiego fragmentu, w którym Bóg mówi, żeby jak wejdziemy do miejsca, w którym już wszystko będzie dobrze i ta ziemia będzie nam rodzić i będziemy mieli wszystkie potrzeby zabezpieczone i zbudujemy sobie domy i tak dalej, żebyśmy czasem nie zapomnieli o tym, skąd my te siły mamy. Że to nie tak naprawdę te ręce, tylko Bóg daje siłę tym rękom i łatwo to zapomnieć, więc on przestrzegał, nie zapomnijcie. No ale pomyślcie, jeśli Jan powiedział, że nie da się kochać Boga, którego nie widać, jeśli nie kocha się ludzi, których widać, to czy da się być wdzięcznym Bogu, którego nie widać, jeśli nie możemy być wdzięczni, nie potrafimy być wdzięczni ludziom, którzy wykonują coś dobrego dla nas, których widać? No, warto się nad tym zastanowić. Historia, na którą chciałbym z wami zwrócić uwagę, jest zapisana w 2 Księdze Królewskiej. Jest dość, moim zdaniem, ciekawym wyborem w kontekście nabożeństwa dziękczynnego, ale rzeczywiście skupimy się na historii Elizeusza, Szunamitki i Gehaziego. Bo jeżeli byście pomyśleli na moment o tym, jak wygląda nasze życie w kontekście dobrostanu, to słyszeliśmy historię dla dzieci, która mówiła o 10 złotych, które ktoś musiał podzielić, a potem już nic nie miał. W ostatnich, myślę, 20 latach nie wiem, czy ktoś z nas przeżywał coś takiego. Pomijając kwestie duchowe, które są bardzo ważne, ale na potrzeby wykazania dobrobytu, pomijając kwestie duchowe, na świecie jest coraz lepiej. Jesteśmy coraz bogatsi, żyjemy coraz dłużej, jest coraz mniej przestępstw. Mam na myśli nasz polski świat. Więc teoretycznie im lepiej mamy się na tej ziemi, tym większa będzie nasza wdzięczność do Boga za to, że możemy żyć w takich dobrych warunkach. A jeśli nasza wdzięczność względem Boga będzie coraz lepsza, to teoretycznie nasza duchowość też będzie miała się przynajmniej dobrze, bo będziemy zwracać naszą uwagę na Boga, który o nas się troszczy. No, taka koncepcja jest biblijna i jest bardzo dobra. Historia, która jest zapisana w 2 Księdze Królewskiej w rozdziale 4, zaczyna się od wersetu 8 i pozwolę sobie najpierw przeczytać tylko ten 8 werset. 2 Księga Królewska, rozdział 4, werset 8. Pewnego razu przechodził Elizeusz przez Szunem, a mieszkała tam zamożna kobieta, która go zatrzymała, aby spożył posiłek. I odtąd, ilekroć tamtędy przechodził, wstępował do niej na posiłek. Bardzo proste sprawozdanie. Elizeusz przechodzi, jest kobieta, która jest zamożna i zaprasza go na posiłek. Fakt, że jest zamożna, może nam sugerować, że jej sprawy, te duchowe, są w jakimś sensie ułożone. Bo w przymierzu z tamtych czasów wiedzieliśmy, że jeśli ktoś idzie za Bogiem i słucha Jego prawa, wtedy wszystko będzie dobrze. Oczywiście
Nawet w tamtych warunkach nie zawsze tak było. Zdarzało się, że Izrael, który był Bogu niewierny, miał się przez jakiś czas dobrze, a dopiero później przychodził sąd. Ale to nie jest jedyny powód, dla którego zakładamy, że ta kobieta tak stara się trzymać Boga. Też widzimy, że ona odnosi się do proroka w jakiś szczególny sposób. Stara się okazać mu jakąś troskę, stara się zaopiekować nim. Więc pierwsza rzecz, którą moglibyśmy przynajmniej teoretycznie założyć, to to, że kobieta ta ma powody, by być wdzięczną Bogu. Ma powody? No ma powody. Ma się dobrze. Jest bogata. W tamtym czasie być kobietą, która jest bogata, no, wzięlibyśmy to w ciemno, gdybyśmy żyli w tamtym świecie. Ale więcej, ona nie tylko przyjmuje Elizeusza, nie tylko zaprasza go na posiłek, ale dzieje się coś takiego, że nawiązują jakąś taką relację, że widocznie musieli się polubić, bo ilekroć Elizeusz i Gehazi będą tamtędy potem przechodzić, zawsze będą razem się spotykać i rozmawiać. I pomyślcie, ciekawa rzecz. Ja nie wiem, tak na szybko, gdy nad tym myślałem, wydaje mi się, że w Biblii nie ma żadnej historii tego typu, w której ktoś przychodzi do proroka, nie mając do niego jakiejś swojej sprawy. Mogę coś pomijać, ale na szybko, jak na tym myślę, wszyscy przychodzili do proroka, żeby albo usłyszeć wolę Bożą, albo doświadczyć jakiegoś cudu, co też później będzie w tej historii, ale trudno mi przypomnieć sobie jakąkolwiek historię, że ktoś przyszedł do proroka po to, żeby jemu coś dać. Tak po prostu. A ta kobieta zatrzymuje go, żeby dać mu jeść. Może trochę przypomina to historię Abrahama, który, pamiętacie, spotkał te trzy osoby, które przychodzą i on na siłę ich przymuszał, żeby tam weszły do niego i Lot zrobił coś podobnego w Sodomie i Gomorze. Ale w przypadku konkretnie informacji o proroku być może coś pomijam. Więc kobieta ta, mając wiele, mogła od siebie dać innym. A to dawanie innym, popatrzcie, ono nie było tylko takie, że dawała, jak to dobrze powiedzieć, nie dotyczyło tylko takiej drobnej rzeczy, ale ona postanowiła mu przygotować pokój. On przychodził tam na tyle często, że uznała, że zabezpieczy w domu dla niego jakieś pomieszczenie i ilekroć będzie przychodził, to będzie mógł tam sobie mieszkać i będą razem rozmawiać, nie wiem, będzie mógł odpocząć. I on i Gehazi. I tak myślałem nad tym. Jak wiele my mamy dobrego od Boga, jak wiele otrzymaliśmy, jak bardzo jesteśmy szczęśliwymi ludźmi pomimo wyzwań, z którymi się mierzymy. Mam na myśli teraz perspektywę takiej zamożności, bo to daje nam dokładnie te same możliwości, jakie ma ta kobieta. Ona może wyjść naprzeciw potrzebom ludzi, którzy są obok. I to jest niezwykłe, bo ja nie wiem, jak wy siebie postrzegacie i też jest tutaj więcej osób niż tylko osoby ze zboru w Wiśle, ale ja gdy wspominam funkcjonowanie w zborze w Wiśle, a nie mam mnie z wami 18 lat, chyba 17 może, to już długo, ale ilekroć wspominam funkcjonowanie w zborze w Wiśle, to ja nieraz zauważałem to, jak pomagaliście tym, którzy byli w potrzebie. Słyszałem różne historie z przeszłości, widziałem to na własne oczy i to jest ciekawe, że ta perspektywa służby dla drugich w kontekście możliwości, które nam Bóg dawał, ona nie tylko jest teorią, ale może też być praktyką. Były różne momenty w życiu waszym czy ludzi dookoła was. Czasem te potrzeby były większe, czasem były mniejsze. Czasem rodziło to jakieś nieporozumienia, ale ostatecznie wychodziliście naprzeciw. Wiecie, co powiedział autor listu do Hebrajczyków? On powiedział coś takiego. Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o waszym dobrym dziele, którego dokonywaliście i dokonujecie do tej pory. To jest piękny fragment, bo autor pokazuje, że Bóg wie, on widzi, on pamięta. Czasem, wiecie, czasem pojawia się taka myśl, może się z nią spotkaliście, może nawet kiedyś ja to powiedziałem, że jak robimy coś dobrego, to nie powinniśmy nawet wiedzieć, że robimy coś dobrego, a na podstawie, ta myśl pochodzi z historii z 25 rozdziału Ewangelii Mateusza, gdzie jest to sprawozdanie, że Jezus powie do tych ludzi po prawicy, że wy mnie nakarmiliście, daliście mi jeść, daliście mi pić, a oni powiedzieli, ale Panie, kiedy? Ale tak naprawdę to nie chodzi o to, żeby nie pamiętać, że zrobiliśmy coś dobrego, tylko ci ludzie po prostu nie wiedzieli, że robili to dla Jezusa. Myśleli, że robili to dla ludzi. A on mówi, ale to dla mnie robiliście. Kobieta ta pomogła Elizeuszowi. I historia ta wygląda tak. Elizeusz woła ją do siebie i mówi, jak mogę ci się odwdzięczyć? Co mogę dla ciebie zrobić? Czy ktoś z was pamięta, jak ona odpowiedziała? Ona mówi, nic. Ja mam wszystko.
nie możesz nic mi dać. I to jest, popatrzcie, jaka ta kobieta jest niesamowita, bo to nieprawda, że ona ma wszystko, co wyjdzie zaraz w tej historii dalej, ale ona daje mu od początku coś, zaprasza go do siebie nie po to, by coś zyskać. To nie jest przemyślane tak, że może kiedyś mnie zapyta, bo gdyby tak było, to teraz by skorzystała z tej okazji. Ona daje mu dobro, nie licząc na nic w zamian. I teraz w tej historii jest pytana, czy coś potrzebujesz? Ona mówi nie. I ktoś wpada na pomysł. I to nie jest Elizeusz, to jest Gehazi. Gehazi. I mówi, panie, ale ona nie ma dziecka. A mąż jej stary. Więc Elizeusz ją woła z powrotem i mówi, wiesz co, za rok o tej porze, gdy cię odwiedzę, będziesz miała syna. A ona reaguje, wybaczcie, że nie czytamy tego, po prostu to jest historia, moglibyśmy to przeczytać, a to po prostu sprawozdaje. Ona mówi, panie, nie dawaj mi nadziei. Nie dawaj mi nadziei. Nie dawaj mi nadziei. Ona puszczała swój chleb po wodzie i po wielu dniach on wrócił do niej. Nie od razu, nie zaraz, ale po wielu dniach on wrócił do niej. Wyobrażam sobie, że ona miała, nawet nie wypowiedziała tego, więc może już w to nie wierzyła, że kiedykolwiek będzie miała dzieci, no bo mąż jej stary, ale ta myśl, panie, nie łudź mnie, nie dawaj mi nadziei, kiedy ona się nie może spełnić, pokazuje, że to jest coś, co ona naprawdę by chciała tego, tylko no, trudno się tego uchwycić, nie? Czyli jest coś, co jest przed nią, co byłoby piękne, gdyby się wydarzyło, może nawet jakiś cel, ale no, już taki trochę nierealny i dostaje informację, to się stanie za rok, będziesz to miała za rok i za rok to się dzieje. Nie wiem, czy kiedyś mieliście coś takiego, jakiś wielki plan, jakieś marzenie, że coś się stanie, czy w kontekście rozwoju duchowego, czy w kontekście codziennego życia, czy w kontekście zboru, jakkolwiek. I czekaliście na to i to się wydarzyło. Ja nie wiem, ale w jej przypadku dokładnie tak się stało. Ona otrzymała obietnicę i za rok miała syna. I teraz wszystko powinno być dobrze, bo przecież ten syn jest od Boga. Nawet nie powiedziałbym, że wymodlony, po prostu prorok jej tak powiedział. No i wszystko powinno być dobrze, nie? Gdy dostajemy coś od Boga, to wszystko powinno być dobrze. Jak mamy jakiś dar od Niego, to wszystko powinno być dobrze. No właśnie, życie tak nie działa i dobrze wiecie, że tak nie działa. Możemy powiedzieć, że mamy męża albo żonę od Boga i teraz wszystko będzie dobrze. Mamy samochód, który dał nam Bóg i teraz wszystko będzie dobrze. Mamy dom, który dał nam Bóg albo pracę i teraz wszystko... No właśnie nie zawsze to tak jest, nie? Że wszystko jest dobrze. Czasem mamy samochód, który jest od Boga, którym się rozbijamy i mamy wypadek. Czasem mamy żonę czy męża, który jest od Boga, a potem nie umiemy się w jakiejś kwestii dogadać. Dary mają to do siebie, że... Przynajmniej w niektórych przypadkach, bo trudno mi to odnieść do samochodu, ale wymagają pewnej troski, pewnego dbania o nie. I teraz kobieta ta otrzymała syna. Syn zachorował i umarł. Czy nie to miała na myśli, mówiąc nie łudź mnie? No oczywiście, pewnie zakładała, że tego syna nie będzie mieć. Ale czy nie lepiej byłoby, żeby go nie było, skoro ona się z tym pogodziła, niż żeby go dostać i żeby umarł niedługo potem? Niedługo, to kilka lat, bo on był na roli, jak rozumiem. Pozwólcie, że przeczytam to, co się stało dalej. Werset 20 i dalej. A gdy wziął i zaniósł do jego matki, siedziało na jej kolanach aż do południa, po czym zmarło. Wtedy ona wyszła na górę i położyła je na łożu męża Bożego, a zamknąwszy za nim drzwi, wyszła. Następnie przywołała swojego męża i rzekła, poślij mi proszę jednego ze sług, jedną oślicę, pośpieszę do męża Bożego i wrócę. A on rzekł, po co chcesz dzisiaj iść do niego, przecież ani to nów, ani sabat. Lecz ona na to, daj spokój. Osiodławszy więc oślicę, rzekła do swojego sługi, prowadź i ruszaj, nie zatrzymuj się, dopóki ci nie rozkaże. Ruszywszy, przybyła do męża Bożego na górę Karmel, gdy zaś ją mąż Boży z dala zobaczył, rzekł do Gehaziego, swojego sługi. Otoż owa szunamitka, wybiegnij proszę naprzeciw niej i zapytaj jej, czy jesteś zdrowa, czy zdrów twój mąż, czy zdrowe twoje dziecię? A ona odpowiedziała, zdrowi jesteśmy. A gdy przyszła do męża Bożego na górę i objęła go za nogi, Gehazi przystąpił, chcąc ją odsunąć, lecz mąż Boży rzekł, zostaw ją, gdyż gorzko jej na duszy, Pan zaś zataił to przede mną i nie objawił mi. Co miała robić
No pojechała do proroka, to jest jedyna nadzieja. Pojechała do proroka, który obiecał, że będzie miała syna. I będąc przed prorokiem, to jest w ogóle dla mnie przepiękne, prorok Elizeuszowi nie powiedział. Nie powiedział, jaki jest problem. Nie powiedział, co się stało. Co zmusza ich do tego, żeby rozmawiać, żeby ona otworzyła serce, żeby wylała przed nim cały ten ból, to wszystko, co ją spotkało. I ona to robi. I potem historia jest taka, że Elizeusz razem z Gehazim idą do jej domu. Elizeusz modli się, kładzie się na dziecku. I zakończenie jest takie, werset 36. Wtedy on przywołał Gehaziego i rzekł do niego, zawołaj tę szunamitkę. A gdy ją przywołał i ona przyszła do niego, rzekł, zabierz swojego syna. Gdy weszła, padła do jego nóg i pokłoniła mu się aż do ziemi. Potem zabrała swojego syna i wyszła. I historię tę wspominamy kilka tysięcy lat. Przynajmniej 2,5. I ona ciągle ma znaczenie. Ta kobieta w każdym etapie swojego życia miała powody, żeby za coś dziękować, chociaż w pewnej chwili straciła wszystko, co było dla niej najważniejsze, czyli swoje dziecko. A jednak wiedziała, gdzie szukać rozwiązania, bo Bóg, który jej to dawał wcześniej, On może pomóc. I pomyślcie o tym właśnie schemacie. Ona wiedziała, że ten syn jest od Boga, więc jeśli z tym synem coś jest nie tak, to pomocy musi szukać u Boga. U Boga. Dobrze, oczywiście, gdy ktoś jest chory, idzie do lekarza i tak dalej, ale w tej perspektywie, gdy już żaden lekarz nie mógł pomóc, pomocy trzeba było szukać u Boga i ona zwraca się do Boga przez proroka. Więc w przypadku tej kobiety widzimy mnóstwo wdzięczności. Tylko pytanie, czy wszyscy mają tyle powodów do radości? Bo nie wszystkim dzieci ożyły. Nie wszyscy przeżywali historie, które kończą się dobrze. I tutaj moglibyśmy opowiadać o różnych historiach i biblijnych, i niebiblijnych. Ale pozwólcie, że zwrócę wam uwagę na Gehaziego. Gehazi to jest ciekawy człowiek. W tej historii jest ciekawym człowiekiem. Czy jest jakiś powód, z którego Gehazi mógłby się cieszyć? Coś, za co mógłby dziękować? Gehazi w tej historii jest taką postacią. Pierwsze, co o nim się dowiadujemy, to to, że on wpada na pomysł, żeby dziecko pojawiło się w rodzinie tej kobiety. To jest jego myśl. W sprawozdaniu jednak Elizeusz o tym nie wspomina. Nie chcę z tego wyciągnąć żadnych pochopnych wniosków, ale myślę, że Gehazi może mógłby poczuć, że no, ale to był mój pomysł. Zaraz potem jest taka sytuacja, że Gehazi jest ze swoim panem, prorokiem i przychodzi szunamitka i prorok mówi, idź i porozmawiaj z nią, zapytaj, co u niej słychać. Więc on idzie i pyta, czy u was wszystko dobrze, a ona mu mówi, nic mu nie mówi. Mówi, tak, u nas wszystko dobrze, po czym idzie do proroka, pada do jego stóp, mówi, beznadziejnie, umarł mi syn, nie mogę sobie poradzić i tak dalej. Zlekceważyła zupełnie Gehaziego. Chciała rozmawiać z Elizeuszem, co jest dla nas oczywiste. On był prorokiem, on był tym, który wyraził te słowa, ale Gehazi, co on tutaj? Gehazi jest pominięty. Co robi wtedy Elizeusz? Elizeusz mówi do Gehaziego, gdy dowiedział się, że umarło dziecko tej kobiety, idź, weź moją laskę, połóż na dziecko, a ożyje. Kobieta mówi, nie, nie, ja nie chcę, żeby Gehazi szedł, ja chcę, żebyś ty poszedł. Więc co robi Gehazi? Bierze laskę i biegnie. I dochodzi tam przed nimi. I kładzie laskę na dziecku. I co się dzieje? Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. A potem Elizeusz przychodzi, kładzie się na dziecko i dziecko żyje. Jak pomyślicie o tym, jak Gehazi jest tutaj pokazany w tej historii, to za co on mógłby być wdzięczny? No za wiele rzeczy. Mógłby być wdzięczny za to, że zobaczył cud. Mógłby być wdzięczny za to, że uczy go Elizeusz. Mógłby być wdzięczny za to, że, nie wiem, jest zdrowy i może biegać. Mógłby być wdzięczny za mnóstwo rzeczy, ale równie dobrze w tej samej historii mógłby popatrzeć na wszystkie złe rzeczy, które go spotkały i powiedzieć, no w zasadzie to do niczego to wszystko. W zasadzie to po co być sługą proroka, jak nic z tego nie wynika? Jeśli nie potrafię czynić cudów tak jak prorok, jeśli nikt mnie nie docenia, jeśli omijają mnie, nie chcą ze mną rozmawiać? On wybiera. On wybiera i my wybieramy. My wybieramy. Jakie jest wasze życie? Jest takie, w którym trzeba być wdzięcznym, można być wdzięcznym za to, że możecie biegać z laską, czy raczej trzeba być niewdzięcznym za to, że nie udało się dokonać cudu?
Czy lepiej jest być wdzięcznym, że można zobaczyć cud, czy niewdzięcznym, że ktoś was nie docenił? Każdy ma prawo doświadczać bólu, choć to brzmi może źle. Każdy doświadcza bólu, ale to, co wybieramy, to w dużej mierze zależy od nas. To zależy od nas. Więc jak zacząłem od pastora Pilcha, to ja dzisiaj wspominam dobrze ten samochód czerwony przed zborem. Ja też dziękuję. Jest wiele wspomnień z przeszłości, które rodzą w nas wdzięczność. Myślę, że gdybyśmy zrobili taki czas, w którym wspominalibyśmy te historie, które wy znacie, albo wam opowiadali rodzice, albo dziadkowie, ja bym mógł tutaj siedzieć i opowiadać wam wszystkie historie, które ciocia z Kępianki mi opowiadała. To ja stamtąd wychodziłem zawsze zainspirowany, jak po prostu nigdy. Dzisiaj może nie pamiętam, których domów dotyczyły, ale ja do dzisiaj pamiętam, jak ona opowiadała sytuację, nie wiem, czy to dotyczyło jej domu, czy innego domu, jak gdzieś tam po zbiorach nie było wystarczająco dużo ziemniaków, ledwo ich tam zostało na podłodze i mówiła o jakimś, nie wiem, tacie, dziadku, kimkolwiek, kto tam klęknął i mówił, panie, daj, żeby tego starczyło, no bo w zasadzie nie mogło starczyć, a ostatecznie starczyło. To są te historie, wiecie, one tworzą to, kim jesteśmy. One tworzą tę naszą tożsamość. One sprawiają, że wtedy, gdy jest nam źle, gdy jest nam trudno, gdy łatwo się poddać, jak je wspominamy, to jakoś tak człowiek nabiera trochę tej siły. Ja pamiętam z Jarkiem i Danielem, jak byliśmy za Polaną i mówiliśmy o tym, że jak będzie ten chór potężny w Królestwie Bożym śpiewał, to tych ludzi będzie tyle, że te wszystkie góry tam będą mogli obstanąć, obsiąść, nie wiem, i że jedni będą śpiewać altem, drudzy sopranem. Ja to pamiętam, bo to tworzy moje wspomnienia, to tworzy mnie. I to dobrze jest wspominać. Może w piątek wieczorem, może w sobotę wieczorem. Te historie wam opowiadałem pewnie kilkukrotnie, ale ja pamiętam, jak pod domem u Brenioków, pod żółtym Junkersem, chowałem się słuchając, jak oni rozpoczynają albo kończą sobotę. Bo oczywiście było mi wstyd, żeby wejść do środka. Bo byłem dzieciakiem, nie? Ale ja, to jestem ja. I to są Boże dary, które On mi daje. I tak moglibyśmy wspominać. Każdy z was mógłby opowiadać tę historię. Jest tyle rzeczy, za które można być wdzięcznymi. Ale wspominajmy, opowiadajmy, bo zapomnimy. A jak zapomnimy, to już nie powróci. Nikt tego nie spisał. Nikt tego nie będzie poza nami opowiadał. To jest wszystko. To jesteśmy my. A jak widzimy w tym Boży palec... Jak widzimy w tym Boży palec, to strasznie buduje. No to co? To moglibyśmy teraz opowiadać historie, nie? Różne historie. Pozwólcie, że zakończę w ten sposób. Mówiąc to, ja nie chcę zbagatelizować trudności i bólu, który przeżywacie. Bo on jest. I on będzie trwał. Jezus powiedział, aby modlić się o dzień powrotu w modlitwie pańskiej. A w błogosławieństwach powiedział, błogosławieni są, wymieniał całą listę, bo ich jest Królestwo Boże w kontekście tego, co się stanie. Oni będą pocieszeni w przyszłości. Przyjdzie ten czas. Więc póki tu żyjemy i jesteśmy narażeni na tyle trudności, tyle problemów, tyle jakichś konfliktów, tyle kłopotów, tyle niewyjaśnionych spraw, to jakąś sposobą kontrowania tego, wychodzenia naprzeciw temu jest kultywowanie takiej wdzięczności, zwykłego wspominania dobrych rzeczy. Razem, najlepiej razem, bo to jakoś tak łatwiej się wspomina, nie? I możemy skupić się na nieudolnościach Gehaziego, ale możemy też się skupić na tym, że on był człowiekiem, który miał ogromny przywilej być sługą proroka. Możemy skupić się na tym, że kobieta straciła syna. Tragedia. Ale możemy skupić się na tym, że ona otrzymała syna, a potem został uzdrowiony. I choć nie wszystkie historie kończą się dobrze, zawsze w życiu są takie, które mogą nas pocieszyć wtedy, gdy te inne nie mają happy endu. Niech Bóg da wam dużo mądrości. Może pomyślcie, może udałoby się wam nawet zaplanować czas, żeby coś wspominać. Czy nabożeństwo, czy w domu. Wszystko jedno, wy wiecie najlepiej. Niech Bóg was w tym poprowadzi. No i pamiętajcie, całą drogę, którą Pan Bóg was prowadził, bo ona sprawi, że będzie łatwiej się nie poddać wtedy, gdy będzie trudno. Ku chwale Bożej. Amen.